Króla Miłosierdzia. Bardzo proszę, zaśpiewajmy. I jeszcze z mocniejszym sercem te pieśni, które zwróćmy uwagę, patrząc na Chrystusa, także na Jego krzyż. Zwróćmy uwagę w sposób szczególny na słowa drugiej zwrotki, które zawierają w bardzo prosty, zwięzły sposób wyrażoną prawdę o istocie największego przymiotu Boga, o istocie miłosierdzia. Śpiewajmy serce. Oh.
malujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą odkupienia a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z koronką do miłosierdzia Bożego poprzedzająca to święto, która rozpoczęła się w Wielki Piątek, którą to nowenną każdego dnia modliliśmy się, czuwając o godzinie 15. Dlatego Jezu miłosierny, mocno ufamy, że dzień ten, że ta chwila jest szczególnym czasem łaski, także i dla nas, którzy tak licznie zgromadziliśmy się przed Tobą dzisiaj. Wraz ze świętą siostrą Faustyną, apostołką miłosierdzia, której relikwie są przy Tobie, Chryste, oraz ze świętym Janem Pawłem II, apostołem miłosierdzia, też obecnym w znaku relikwii. Głęboko wierzymy, że i z całym niebem również przyprowadzaliśmy przez ten czas rzesze dusz, które sam objąłeś swoją przenajświętszą męką. Dusze grzeszników i całą ludzkość, dusze kapłańskie, zakonne, dusze pobożne i wierne, dusze pogan i nieznających jeszcze Ciebie, dusze heretyków, odszczepieńców, dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Twoje, dusze czyśćcowe oraz dusze poziemne. Dziś również, po raz ostatni w takiej scenerii, pragniemy wszystkie te dusze jeszcze raz przedstawić, ponadto i całą zawartość serc naszych, młodzież przygotowującą się do przyjęcia Ducha Świętego jutro, rodziny, w których dzieci przyjmą Ciebie po raz pierwszy w Eucharystii, po raz pierwszy przystąpią do spowiedzi świętej, całą naszą parafię, całą naszą ojczyznę, aby łaskę, którą otrzymała przez obecność Twoją, Chryste, w krakowskich łagiewnikach, abyśmy tą łaskę umieli pomnażać, abyśmy umieli zdawać z niej egzamin i aby z naszej ojczyzny ciągle wychodził już nie iskra, ale płomień głoszący Twoje niezgłębione miłosierdzie. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Wszechmogącego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany na Maku Bożego, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzech odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Duże i bóstwo, najmilsze, mocna Twojego.
Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga. Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych. Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej. Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników. Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych. Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych. Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących. Miłosierdzie Boże, ukojenie sercu dręczonych. Miłosierdzie Boże, nadzieję duszy zrozpaczonych. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami. Miłosierdzie Boże, pokoju kodających. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych. Miłosierdzie Boże, korona wszystkich świętych. Miłosierdzie Boże, niewyczerpalne źródło cudów. Baranku Boże, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przemyśl nam, Panie. Baranku Boże, który się miłosierdzie ofiarowujesz za nas w każdej mszy świętej. Słuchaj nas, Panie. Baranku Boże, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego, że to miłosierdzie Pańskie na wieki wytrwać będzie. Módlmy się, Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębiona, skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje. Byśmy nigdy nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen. Plany i nadzieje, coś nie.
Twojego miłosierdzia. Pragniemy mówić ludziom, szczególnie najbliższym, że ich kochasz i jak ich kochasz, aby w stosunku do nich Twoja przenajświętsza męka nie pozostawała daremna. A mówić chcemy o Twoim miłosierdziu nie tylko ustami, ale przede wszystkim naszym wzrokiem i spojrzeniem miłosiernym, naszą mową miłosierną, naszymi dłońmi, naszymi stopami, wszystkimi naszymi czynnościami, sposobem naszego życia, który niech będzie życiem miłosierdzia. Dlatego zawierzamy Ci siebie samych, oddajemy Ci siebie, abyś czynił z nas apostołów Twojego miłosierdzia. Jezu najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu, wobec nieba i ziemi, świadomy swojej nędzy, grzeszności, niewystarczalności, oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie, Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Ufając Twojej miłosiernej miłości, wyrzekam się na zawsze całkowicie zła i tego, co do zła prowadzi, demonów i wszelkich ich spraw i pokus, świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie pociągnąć i zniewalić, siebie i wszystkiego, co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę. Oddaję się Tobie, Jezu, najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia, z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej najmiłosierniejszej woli oddaję Ci siebie, moje ciało i duszę i ducha, całą moją istotę, życie w czasie i w wieczności, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, rozum, uczucia i pragnienia, wszelkie zmysły, władzę i prawa, wolę i wolność moją, wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi. Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej świętej woli, przez ręce niepokalanej Matki Miłosierdzia. Rozporządzaj mną tak, jak zechcesz według Twojego miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością. Jezu, ufam Tobie. Amen. Pozostańmy teraz w chwili osobistej adoracji. Panie Jezu, pamiętamy słowa. Duch nie został jeszcze posłany, ponieważ Chrystus nie został jeszcze uwielbiony. Dlatego teraz pragniemy uwielbiać Cię wspólnie, śpiewając uroczysty hymn. Uwielbiać Cię, aby tym samym wypełnić.
prosić Ducha Świętego dla każdego, dla każdej z nas obecnych w świątyni, dla tych wszystkich, których znamy, których kochamy, także Ducha Świętego dla naszych nieprzyjaciół i wrogów, dla tych, którzy nam źle życzą i źle czynią. Wszak w godzinie Twojego konania, kiedy oddałeś Ducha, osłonił On całe oblicze ziemi. Dlatego uwielbiamy Cię, abyśmy otrzymali w darze Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.